Przybliżmy się z ufnością do tronu łaski, abyśmy doznali miłosierdzia i znaleźli łaskę pomocy w stosownej chwili. Chcemy i my przybliżać się do Pana po to, żeby u Niego szukać darów, które są potrzebne do naszego chrześcijańskiego życia. Dzisiaj chcemy przeprowadzać w sposób szczególny rodziny, prosząc o to, aby Pan napełniał ich swoimi darami i żeby mogły w sobie odzwierciedlać zamysły, jakie Pan właśnie ma wobec każdej rodziny. Święty Paweł napisze, że kiedy nadeszła pełnia czasów, zesłał Bóg swojego Syna zrodzonego z niewiasty. W słowach tych podkreślona jest prawda, że Jezus Chrystus przyszedł na świat w rodzinie. Przyszedł na świat w małżeństwie Maryi i Józefa. W ten sposób nobilituje i uświęca małżeństwo i rodzinę, która jest społecznością fundamentalną dla każdego człowieka. I Chrystus Pan ukazuje ideał, jaki nakreślił Bóg, kiedy stwarzał człowieka, a On chce, żeby małżeństwo było wspólnotą życia i miłości. Rodzina jest oparta na małżeństwie mężczyzny i kobiety. Mimo tego, co mówi świat, narzucając nam inny sposób patrzenia, my wiemy, że małżeństwo tworzą mężczyzna i kobieta. Na początku stworzył Bóg człowieka na swój obraz, na obraz Boży go stworzył. Stworzył mężczyznę i niewiastę, po czym Bóg im błogosławił, mówiąc do nich: bądźcie płodni i rozmnażajcie się. Bóg stworzył mężczyznę i kobietę o równej godności, aby oboje byli dla siebie darem i tworzyli prawdziwą wspólnotę. Miłość sprawia, że osoba ludzka jest autentycznym obrazem Trójcy, obrazem samego Boga. Małżonkowie, kiedy obdarowują się miłością, obdarowują się całym życiem. Doświadczają radości przyjmowania i dawania. A owocem ich miłości są dzieci, które powinny być otoczone troskliwą opieką i wychowywane w mądry sposób. Dlatego życie rodzinne jest zawsze pierwszą i niezastąpioną szkołą cnót społecznych. Tutaj będziemy uczyć się poszanowania drugiej osoby. Będziemy uczyć się bezinteresowności, zaufania, odpowiedzialności czy współpracy. I rodzina jest też zawsze pierwszą szkołą wiary, o czym dzisiaj wielu ludzi zapomina. A że tak jest, to już przypomniał nam święty Paweł, kiedy pisał do Tymoteusza: pragnę Cię zobaczyć, by napełniła mnie radość na wspomnienie bezobłudnej wiary, jaka jest w Tobie. Ona to zamieszkała pierwej w Twojej babce Lois i w tej matce Eunice. A pewien jestem także, że mieszka w Tobie. I rodzice są pierwszymi świadkami wiary, kiedy przyprowadzają swoje dzieci do kościoła, kiedy uczą je modlitwy. I dzięki temu doprowadzają je do osobistej wiary, bo tę wiarę mamy później wyznawać w sposób bardzo osobisty. Jeżeli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, powie święty Paweł, i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg go wskrzesił z martwych, osiągnie zbawienie. Kiedy byliśmy dziećmi, to nasza wiara była wiarą naszych rodziców czy dziadków. Kiedy dorastamy, ta wiara już powinna być naszą osobistą wiarą. Dlatego Pan chce, żebyśmy kształtowali nasze serce, żebyśmy umacniali miłość z Chrystusem Panem. Wtedy pójdziemy
drogą wiary. I w małżeństwie każdy na swój sposób jest odpowiedzialny za zadania, które Pan Bóg wyznacza. Mężczyzna buduje rodzinę od zewnątrz. Troszczy się o to, żeby zbudować dom, żeby zabezpieczyć byt materialny. Kobieta buduje rodzinę od wewnątrz, nadając jej klimat duchowy, wychowując też do prawdziwej miłości, bo na pewno ta miłość matczyna jest czymś niezastąpionym. Kiedy jej zabraknie, później człowiek nie nauczy się prawdziwie kochać, prawdziwie miłować. I oboje małżonkowie powinni mieć świadomość, że są wezwani, żeby też z ufnością iść przez całe życie, bo kiedy zawierają związek małżeński, są wezwani, żeby w tym związku wytrwać do samego końca. A kiedy stają przed Panem przy ołtarzu, to On ich napełnia swoimi darami. Święty Paweł, kiedy mówił właśnie o zasadach życia rodzinnego, powie takie bardzo znaczące słowa: jako wybrańcy Boży, święci i umiłowani, obrećcie się w serdeczne miłosierdzie, dobroć, pokorę, cichość, cierpliwość, znosząc jedni drugich i wybaczając sobie nawzajem. Na to zaś wszystko przyobleczcie miłość, która jest więzią doskonałości. I to przyobleczenie, o którym mówi święty Paweł, to jest przyobleczeniem się w Chrystusa. To jest poddaniem Jemu całej naszej osoby, wszystkiego, co posiadamy, czym jesteśmy. Na innym miejscu apostoł powie, że trzeba zwlec ze siebie starego człowieka, a przyoblec nowego, który ciągle się odnawia. I ta odnowa naszego serca, naszej duszy dokonuje się dzięki Bożemu działaniu. Kiedy zapraszamy Jezusa, żeby królował w naszych rodzinach, to później to przyoblekanie w te dary, w Niego samego staje się naprawdę piękne. I stąd tak ważne jest, żeby pracować nad sobą, żeby te cnoty wymienione przez świętego Pawła stawały się udziałem nie tylko małżonków, ale też wszystkich członków rodziny. Najpierw jesteśmy wezwani do praktykowania serdecznego miłosierdzia, a ono oznacza litość dla drugiego człowieka, który cierpi i potrzebuje pomocy. Jeśli będę odczuwał miłosierdzie, jeśli będę takim człowiekiem miłosierdzia, to na pewno bez pomocy nie pozostawię tego, który obok mnie żyje. I tak ważne jest, żeby mąż nie zostawił żony, kiedy potrzebuje pomocy, czy odwrotnie, żeby żona też okazała swoją litość i przyszła z pomocą mężowi. I dzięki Bogu, że są takie piękne przypadki małżonków, którzy potrafią być przy sobie nawet w wielkim cierpieniu. Mam okazję, odwiedzając chorych czy jakieś rodziny, widzieć, jaka wielka miłość emanuje właśnie z tych osób, które opiekują się swoją małżonką czy swoim małżonkiem. I to jest właśnie to serdeczne miłosierdzie. Takimi żeśmy powinni być, bo sami doświadczamy miłosierdzia od Chrystusa. Mamy być tacy jak On, jak nasz Król, Pan, który ciągle okazuje miłosierdzie, lituje się nad naszą niedolą i stąd ja, Jego sługa, Jego uczeń, nie mogę być inny. Święty Paweł powie, że drugą taką cnotą, którą żeśmy się powinni oblekać, to jest dobroć. Człowiek dobry zawsze życzy tego, co posiada, innym. Jeśli cieszy się zdrowiem, to zdrowia życzy współmałżonce, współmałżonkowi. Życzy swoim najbliższym czy otoczeniu, w którym żyje.
Człowiek dobry udziela swoich darów, dzieli się darami duchowymi czy materialnymi, bo wie, że wszystko otrzymał od Pana. Cóż masz, czego byś nie otrzymał? Znowu przypomni święty Paweł. I tą dobrocią właśnie powinniśmy się odznaczać. Dzieje apostolskie mówią, że Jezus przeszedł przez życie dobrze czyniąc i uzdrawiając wszystkich. Jeśli ja będę człowiekiem dobrym, to będę niósł tak jak Jezus uzdrowienie duchowe tym, których spotykam na mojej drodze. Nie bójmy się być dobrymi, bo właśnie skoro Bóg jest dobry, Chrystus Pan jest dobry, to do tego wzywa nas bez wyjątku każdego. Mamy także przeoblekać się w cnotę pokory, a to jest najtrudniejsze, bo pokora oznacza życie w prawdzie. Jedni drugich oceniajcie za wyżej stojących od siebie w całej pokorze, mówi święty Paweł. Ktoś, kto jest pokorny, to ocenia drugiego za kogoś, kto stoi bliżej Pana Boga. Tak powinien patrzeć mąż na żonę, a żona na męża. Nigdy się nie wywyższać. To dzisiaj też Pan w Ewangelii nam przypomniał, że żeby nigdy właśnie nie czuć się wielkim, czyli nie wywyższać się nad innych. Bo jeśli ja mam świadomość, staję w pokorze przed Panem, to odkryję, jak wiele jest moich braków, moich niedociągnięć, a nie wiem, co się mieści w sercu drugiego człowieka, a być może on jest właśnie bliżej Pana. Święta Teresa Wielka, którą wspominaliśmy wczoraj w liturgii, powie, że powinniśmy tak patrzeć na tych ludzi, nawet jeżeli coś popełnią złego, to ona mówi nie dlatego, że są źli, ale dlatego, że mieli moment słabości. To jest takie bardzo trudne tak spoglądać, ale tylko ludzie pokorni potrafią tak patrzeć właśnie na innych. I tej pokory uczymy się od Jezusa, bo On sam mówi, że uczcie się ode mnie, bo jestem cichy i pokorny sercem. I patrząc na Niego, na Jego uniżenie się na krzyżu, później też w pokorze staniemy przed Panem, w pokorze staniemy przed drugim człowiekiem, przed małżonkiem, małżonką, przed dziećmi, czy ludźmi starszymi, bo zobaczymy w nich obraz Chrystusa. I to jest to właśnie dawanie miejsca dla Pana pokornego, który właśnie chce być także w naszych rodzinach. Tak ważne jest, żeby odznaczała nas cnota łagodności, przeoblekać się w cichość. Ta cnota oznacza wielką łagodność w stosunku do drugiego człowieka, przyjmowanie uwag z jego strony. I łagodność rodzi się z poddania tego, co mówi Pan Bóg. Jest takie piękne zdanie świętego Jakuba, który mówi, że w duchu łagodności przyjmijcie zaszczepione w was słowo, które ma moc zbawić dusze wasze. Jeśli ja najpierw poddam się Panu Bogu, temu, co On mówi, to później będę w stanie także zrozumieć pragnienia drugiej osoby. Będę w stanie przyjąć je i też w duchu łagodności, bo to słowo nawet upomnienia ze strony rodziców w stosunku do dzieci, ale też i wzajemne zwrócenie sobie uwagi, jeśli będzie przyjmowane w duchu łagodności, będzie prowadziło do także pięknych owoców, pięknego też postępowania naszego na co dzień. Najważniejsza jest jednak miłość. Święty Paweł właśnie przypomina, że to jest najpiękniejsza ozdoba małżonków i każdego człowieka. Kiedy czytamy hymn o miłości z pierwszego listu do Koryntian, to odkryjemy, że miłość cierpliwa jest, łaskawa, nie zazdrości, nie szuka poklasku, nie dopuszcza się bez wstydu, nie unosi się pychą, swego nie szuka. To takie cechy powinny charakteryzować
każdego z nas, bez wyjątku, bo kiedy będę miłował, prawdziwie kochał, to będę też w stanie podjąć w duchu ofiary moją posługę wobec najbliższych. Tylko ktoś, kto kocha, będzie potem mógł prawdziwie służyć. I kiedy dzisiaj Pan nas wzywa do służenia, to znowu odkrywamy, że wcale to nie jest takie łatwe, ale patrząc na Chrystusa, sługę, a zarazem Króla, my się uczymy i powinniśmy się uczyć takiej postawy, bo jeśli ja się uniżę przed innym, jeśli najpierw uniżę się przed Panem Bogiem, będę Mu służył, to później będę także mógł służyć tym ludziom, których On stawia na mojej drodze. Gdzie czerpać moc? Gdzie powinni małżonkowie szukać tej pomocy, która pozwoli im właśnie przeoblekać się w Chrystusa? Bo jeśli się przeobleczemy w Niego, to znaczy, żeśmy Mu wszystko poddali, że On jest naszym Królem, On jest naszym Panem. Na pewno trzeba szukać tej mocy w świątyni. Znowu Ewangelia nam pokazuje, że Maria z Józefem co roku udawali się swoim zwyczajem do Jerozolimy. I to jest taki piękny przykład. Rodzice, którzy idą szukać pomocy w świątyni u Pana, bo zdają sobie sprawę, że sami nie dadzą sobie rady. I to wspólne przebywanie na Eucharystii, uczestniczenie w niej, potem rodzi niezwykłą moc, która pozwala przetrwać wszelkie trudności. Tak ważne jest, żeby przyprowadzać swoje dzieci i żeby też nie bać się wspólnie modlić. Czytałem u dzisiaj już błogosławionego księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego w jego właśnie biografii, że w rodzinie codziennie modlono się na różańcu. Klękali do różańca, szukając Bożej pomocy i tej łaski, która pozwoli im później być razem. Ludzie, którzy się modlą w rodzinie, którzy mają świadomość swoich ograniczeń, a jednak zaufali Panu, to od Niego będą tej mocy doświadczać. Tak ważne jest, żeby rodzice nie bali się też przyjmowania daru życia, potomstwa, bo do tego są też wezwani. Rodzice są właśnie tymi, którzy to życie przekazują, ale dawcą jest Bóg. Też trzeba to odkrywać, a później też współdziałać z Panem Bogiem w dziele przekazywania życia. Mam takie piękne doświadczenie, bo już w wielu chrztach uczestniczyłem piątego albo kolejnego dziecka w naszej diecezji. To są piękne rodziny. To są odważne rodziny, które właśnie zaufały Panu. Pokazują, że można być szczęśliwym, można właśnie iść razem i ze swoimi dziećmi tą drogą, na której ich Pan Bóg postawił. Ale z naszej strony też musi się zmienić patrzenie na rodzinę i to też wielodzietną, bo dopiero kiedy będziemy cieszyli się, tak jak cieszyli się sąsiedzi z narodzin świętego Jana Chrzciciela, dopiero wtedy będziemy rzeczywiście mogli wspierać te rodziny, modlić się za nie. I dzisiaj, kiedy właśnie rozważamy ten temat Króluj Chryste w naszych rodzinach, to prośmy Pana, żeby On ciągle był pośród nas, był w naszych rodzinach, żeby te stawał się naszym pokojem. Bo kiedy przyjdą trudności, jakieś rozłamy, to pamiętajmy, że to Chrystus jest naszym pokojem, jak znowu powie święty Paweł. On nas łączy, On nam dodaje sił. I człowiek, który zaufał Panu, później będzie właśnie cieszył się tą Jego bliskością i Jego łaską. A tak dzisiaj autor listu do Hebrajczyków mówi, jesteśmy wezwani, żeby trwać mocno
wyznawaniu naszej wiary. Bo arcykapłan, którego mamy, Jezus Chrystus, jest tym, który współczuje naszym słabościom i rzeczywiście jest przy nas. Stąd w chwilach słabości my szukajmy tej Jego pomocy, Jego wsparcia i prośmy, żeby rzeczywiście był naszym Królem, naszym Panem. Ale trzeba to uczynić w sposób osobisty. Zapraszamy Jezusa: Ty, Panie, kieruj mną, kieruj moją rodziną, towarzysz nam wszystkim na naszej drodze. Niech Pan właśnie staje też przy każdej rodzinie, przy każdym z Was, żebyście odczuwali tę Jego bliskość i mogli z ufnością podejmować zadania, jakie On wyznacza każdej rodzinie. Wierzę w jednego Boga, Ojca.